Nigdy się nie przedstawiam, więc tym razem muszę się przedstawić, prawda? Cześć, jestem Kasia Wągrowska. Witajcie na moim kanale Zero Waste po polsku. Na tym kanale opowiadam o moich zmaganiach z życiem bez śmieci, bez marnowania. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o 5 rzeczach, o których w życiu bym nie pomyślała, że będę potrafiła sama zrobić. A jednak to potrafię i to się wydarzyło, czy też regularnie wydarza. Pierwszą z takich rzeczy jest mycie zębów. Nigdy w życiu nie pomyślałabym, że będę myła zęby czymś innym niż pasta do zębów. Od jakiegoś czasu myję zęby proszkiem, który sama robię, z glinki białej, takiej kaolin, z sody oczyszczonej oraz olejku eterycznego miętowego. Wygląda ona w ten sposób. Smakuje jak taki proszek, który gdyby nie miał tego aromatu miętowego, to byłby naprawdę ohydny. Ale dzięki mięcie ja go bardzo lubię. I robię to w ten sposób, że na moją bambusową, lekko zwilżoną szczoteczkę nakładam odrobinę tego proszku i szoruję zęby w ten sposób rano i wieczorem. Próbowałam namówić na takie mycie zębów innych członków mojej rodziny. Niestety mają dosyć długie zęby, że tak powiem, na ten smak. W ogóle im się to nie spodobało. Zupełnie nie rozumiem dlaczego. To jest naprawdę świetny sposób na mycie zębów. Zęby są białe, są mocne. Glinka ma takie właściwości umineralniające, a soda oczyszczona dokładnie czyści zęby i jednocześnie wybiela. Ja jestem zadowolona. Kolejną rzeczą, o której bym w życiu nie pomyślała, że będę robić sama, to robienie kremów do twarzy. Zrobiłam do tej pory, już w sumie nie zliczę, ale kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt różnych kremów do twarzy, według receptur, które podawała osoba, która już miała sprawdzone te kremy, albo według swoich własnych autorskich receptur. Stosuję zawsze roślinne oleje naturalne i inne składniki kosmetyczne, które również uznają za naturalne. Natomiast raz mi się tylko zdarzyło zrobić krem ze składnikiem odzwierzęcym. No dobra, dwa, bo w jednym dodałam lanoliny, no a w innym, który jest w zasadzie maścią do ust, dodałam wosku pszczelego. Kremy do twarzy to jest naprawdę niezła frajda. Dla mnie, dla osoby, która w życiu nie zajmowała się sprawami laboratoryjnymi, zrobienie własnego kremu było na początku czymś zupełnie nowym, ale przełamałam się, chciałam zobaczyć, jak to się robi. Byłam raz na takich warsztatach kosmetycznych w Górach Kaczawskich, w takiej pracowni z kosmetyków naturalnych i tam zrobiliśmy kilka kosmetyków razem i od tej pory się ośmieliłam i robię takie kosmetyki u siebie w domu. Gdy zrobię ich więcej, rozdaję znajomych albo sprzedaję za symboliczną kwotą, no i wszyscy są zadowoleni. Za każdym razem wychodzi inny krem, chociaż mam jedną swoją ulubioną recepturę, która zresztą jest również opisana na blogu i w książce. Ponieważ, po trzecie, w życiu bym nie pomyślała, że napiszę książkę. A to się zdarzyło. Zdarzyło się to dokładnie w zeszłym roku. To już będzie prawie rok, odkąd dostałam propozycję od wydawnictwa Znak Litera Nowa, żeby napisać książkę o Zero Waste. Na początku nie wierzyłam w to, że mogę to zrobić, ponieważ nie uważałam siebie za pisarkę, a przecież tylko pisarze potrafią pisać książki. Ja jestem blogerką, autorką tekstów o takim, powiedzmy, zabarwieniu nieformalnym. Natomiast w końcu podjęłam to wyzwanie, napisałam książkę i uważam, że był to jeden z lepszych wyborów, jedna z lepszych decyzji w moim życiu. Dlaczego? Dlatego, że wiele się nauczyłam przy pisaniu tej książki. Poznałam wiele wspaniałych osób, z którymi rozmawiałam w ramach wywiadów, które są zamieszczone też w tej książce. No i co? I myślę, że to jest świetne kompendium wiedzy, jeżeli chodzi o Zero Waste, również dla mnie. Nie tylko chcę przekazywać tą wiedzę dalej, ale trzymam tą książkę, że tak powiem, pod ręką w kuchni i w sypialni mój mąż ma swój egzemplarz, który sobie poczytuje. A w kuchni dlatego, że jest tam dużo przepisów, z których regularnie korzystam, jeżeli chodzi o również wykorzystywanie resztek. Także w życiu bym nie pomyślała, że napiszę książkę,
Ale no zobaczcie, jestem tutaj, nadal żyję, książka jest napisana, wy ją, mam nadzieję, czytacie, a jeżeli nie, no to oczywiście serdecznie do tego zachęcam. Po czwarte, w życiu bym nie pomyślała, że zajmę się szyciem. Oczywiście nie jest to jakieś wielkie szycie, nie jestem szwaczką, tak samo jak nie jestem laborantką, a robię kosmetyki. Natomiast nic trudnego, jak się okazuje, żeby wyciągnąć starą maszynę do szycia, którą możecie zobaczyć gdzieś tam w tyle, jeżeli widzicie taką brązową skrzynkę, to jest właśnie ta maszyna schowana do niej. Jest to maszyna starej daty, dokładnie łucznik, jeszcze po moim tacie. Natomiast ja kilka lat temu odkopałam ją z mojego domu rodzinnego, wzięłam ją do Poznania i zaczęłam szyć. Szyję takie proste rzeczy, czasami na wymiar, czasami jak w zasadzie, jak mi w sercu zagra. Staram się za bardzo nie przywiązywać do różnych wykrojów i formatów. Po prostu cieszę się z tego, że w ogóle cokolwiek mi wyjdzie, jak uszyję. No ale chociażby szyję takie woreczki na zakupy, albo ten woreczek służy mi do przechowywania bakali czy innych mniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o zabieranie ze sobą do pracy, czy dawanie dzieciom jako przekąskę ze sobą na wycieczkę. Nic strasznego, szycie to jest naprawdę fajna frajda, ale też bardzo przydatna umiejętność, która mam wrażenie jest w dzisiejszych czasach trochę zapomniana, a przydaje się w naprawdę wielu sytuacjach, jak choćby po to, żeby zacerować sobie dziurę w spodniach. I piąta rzecz, o której w życiu bym nie pomyślała, że będę to robić, a myślę, że to jest chyba największy hardcore, a przynajmniej tak bym kiedyś o tym pomyślała, to jest robienie mydła. Zobaczcie, tutaj mam taki pojemnik z mydłami, które czekają na wykorzystanie. Mam tutaj zapasik na ładnych kilka miesięcy jeszcze dla mojej rodziny, no chyba, że komuś sprezentuję, bo co jakiś czas, gdy nadarzy się taka okazja, osoby mi bliskie dostają prezenty właśnie w postaci domowej roboty kosmetyków. Ale w życiu bym nie pomyślała, że ja będę robiła mydło własnymi rękami w swoim domu. Zrobiłam tych mydeł już też prawie 10 chyba, korzystając z różnych receptur. W zasadzie zazwyczaj korzystam po prostu z tego, co już mam w domu. Czyli na przykład, jeżeli jest tutaj mydło z takimi jakimiś płatkami przyklejonymi z wierzchu, oznaczało to tyle, że miałam w domu akurat suszone płatki róży, którymi posypałam to mydło z wierzchu. Albo jeżeli mam tutaj mydło o kolorze zielonym, oznacza to tyle, że miałam w domu spirulinę, która leży u mnie, nie jest zbyt często wykorzystywana, więc stwierdziłam, że dodam ją do mydła jako zielonego barwnika. Mydło pachnie świątecznie, bo ma olejek sosnowy i cynamonowy, także w sumie ten zielony kolor do niego bardzo pasuje. Jest to coś, czego również każdy się może nauczyć w domu. Oczywiście potrzebne są pewne warunki, trzeba być dorosłą osobą, lepiej, albo przynajmniej taką, która jest odpowiedzialna za własne czyny i nikt jej za to nie zgani. Także dzieciaki, jeżeli to oglądacie, to lepiej róbcie to pod okiem rodziców. Czy w ogóle oglądają mnie jakieś dzieciaki? No, ale w każdym razie można się tego nauczyć. Jest wiele blogów, które tłumaczą, w jaki sposób zrobić swoje pierwsze mydło. Ja uczyłam się od Doroty Czopyk, autorki bloga Eko Eksperymenty. Stamtąd brałam swoje pierwsze receptury. Potem czytałam receptury u Klaudyny Hebdy. A potem już sama tworzyłam własne receptury, korzystając z kalkulatora mydlanego w internecie. Także to jest tych pięć rzeczy, których w życiu bym nie pomyślała, że kiedyś zrobię albo będę robiła regularnie. Natomiast to się dzieje. Chciałam Wam przez to powiedzieć tyle, że nieważne co myślicie w tym momencie, w którym teraz jesteście, jak bardzo niesamowite rzeczy robią inni i jak bardzo to jest dalekie od Waszego życia i od Waszych realiów, w których teraz tkwicie. Wystarczy tak naprawdę się przełamać i chcieć i zacząć coś zmieniać, zacząć próbować tak naprawdę, trochę o tym może poczytać i tak naprawdę odważyć się, ośmielić, żeby zrobić coś innego i coś nowego. I wszystko jest w zasięgu Waszej ręki, uwierzcie to, naprawdę wszystko. Czyli jeżeli chcecie pojechać w podróż dookoła świata, po prostu możecie to zrobić.
Dzięki Wam bardzo, że mnie oglądacie. Ja nazywam się Kasia Wągrowska. Oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli subskrybujecie mój kanał. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie w komentarzach, ja chętnie na nie odpowiem. No i do zobaczenia następnym razem. Na razie!